To się szybko nie skończy. Na Unii Europejskiej była rejestracja. Zamiast na tym wychodzę, to jest cień. Is it a county come ten? Dobra, dojechaliśmy do strefy 51. Ogólnie ten dzień był bardzo specyficzny, ponieważ to był dzień, kiedy wyjeżdżaliśmy z Las Vegas. Spaliśmy, no chyba z 3 godziny ostatecznie, albo jakieś 4-5, bo mam wrażenie, że ten zegarek trochę mnie oszukał, ale no spaliśmy krótko, nie byliśmy specjalnie wyspani. I był to dzień po bardzo intensywnym dniu, tym co wam opowiadałem w poprzednim odcinku, jeśli jeszcze nie widzieliście, to zachęcam do nadrobienia. Tego samego dnia byliśmy w Peach Springs, Kingman, Oatman i w Las Vegas. I tego dnia wyjechaliśmy po 10, co na nas jest całkiem późno. I niestety również był to ostatni dzień, kiedy jechaliśmy po takiej prawdziwej drodze 66, ponieważ w tym odcinku i tego dnia jechaliśmy po drodze 66, która jest w Kalifornii, a już następnego dnia, a dla was w następnym odcinku, będziemy już w Los Angeles. Będziemy bardziej zwiedzać Los Angeles niż samą sobie drogę 66. Także generalnie nasze humory były trochę niemrawe, że tak to ujmę. W sensie z jednej strony fajnie, bo jeszcze była ta droga 66, dalej były te pustynie, te piękne widoki, ale mieliśmy w głowie, że to już jest końcówka. To już jest końcówka naszej podróży po tej drodze i no, że zaraz będziemy zjeżdżać na inne rzeczy, na inne piękne rzeczy, no ale jednak ta droga 66 była taka najbardziej taka charakterystyczna. Tak naprawdę to był nasz główny cel podróży tam, nie? I już powoli on zbliżał się do końca. Ale oczywiście też przypomnę, że jak się skończy seria z drogi 66, to będzie seria jeszcze z kolejnych rzeczy, które robiliśmy w USA, bo zrobiliśmy jeszcze sporo. Słuchajcie widzowie, jaką mam sexy make, o mój Boże. Widzowie, bo generalnie trochę się cofnęliśmy, bo po pierwsze nadrobimy, ale wyglądam cool, nadrobimy trochę drogi 66, jeśli chodzi o Kalifornię, a po drugie zobaczycie, jaka jest różnica w benzynie, jeśli chodzi o Arizonę a Kalifornię, bo to jest aż niesamowite. Obecnie zapłaciliśmy 3,59 dolara za galon, czyli tyle za litr, a w Los Angeles będzie no tak około 5 dolarów za galon. I to też na tańszych stacjach. Warto było zatankować się na full przed wszystkim. Jedziemy no. Na drogę 66. Tego dnia wyjechaliśmy z Nevady, wjechaliśmy do Arizony, żeby zatankować tak naprawdę, bo no tak jak widzieliście i słyszeliście, ceny paliwa pomiędzy Arizoną a Kalifornią się różnią drastycznie. Wyjechaliśmy z przedostatniego stanu na drodze 66, aby wjechać do ostatniego stanu na tej pięknej, kultowej, klasycznej, historycznej Route 66, czyli do Kalifornii. I tym samym wjechaliśmy do ostatniej strefy czasowej, w której będziemy, no bo jeszcze teoretycznie jest strefa czasowa, która jest na Alasce, na Hawajach i tak dalej, ale no to już nas nie interesuje. I w tym momencie mieliśmy już 2 godziny różnicy z Chicago oraz 9 godzin różnicy z Polską. Co jest ciekawe, Kalifornia, jednym z takich ich ważniejszych rzeczy, z których żyją, są owoce i warzywa, świeże owoce i warzywa. I dlatego przy wjeździe do stanu Kalifornia stoją bramki, które sprawdzają, czy przewozisz świeże owoce lub warzywa. Mieliśmy suszone owoce, no ale to się nie zalicza do jakby świeżych owoców i tak dalej. Z tego co słyszałem, z tego co się dowiedziałem, to jest też kwestia tego właśnie, żeby te owoce, które przywozi się na przykład z innych stanów, nie przeniosły jakiegoś robactwa na właśnie te owoce i warzywa, które są w Kalifornii. Czasami to jest tak, że oni po prostu, nie wiem, chyba jakimś rentgenem skanują te samochody, nie wiem. A czasami jest tak, że po prostu sprawdzają. Na przykład jak wjedziesz cooler, to mogą ci powiedzieć, żeby po prostu otworzyć cooler i jeśli tam nic nie ma, no to okej, no to jedź. Mogą cię tak sprawdzić tak dogłębniej, że tak to ujmę, nie? Czy na przykład w dupie nie przewozisz jakiegoś jabłka, czy coś w tym stylu. Widzowie, a ja wam tylko tak przypomnę, że jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam was do kliknięcia przycisku subskrybuj, który macie albo na dole, albo z prawej strony. Nie wiem, bo są dwa teraz wyglądy YouTube'a, nie wiem, który macie. A my wracamy już do filmu. O kurwa. O kurwa. To fajnie. To neutral, tak? 3 godziny później. Dosłownie, to się szybko nie skończy. Dobrze, że mamy czas. Do zobaczenia, nie mamy dzisiaj dużo, tylko trzeba do nich dojechać tych rzeczy, to jest na tej zasadzie. Widzowie, pojechał. Nagrajecie się. Wow. Widzowie, droga zamknięta, niestety trzeba na autostradę jechać. To jest droga 66? Tak, to jest droga 66. A to ciekawe, co się stało.
niemiecką miał przyczepę w ogóle. Z Unii Europejskiej była rejestracja. No jechał z Renówką, więc no. I miał rejestrację z Niemiec. Miał pieniądze, żeby przetransportować, bo generalnie też jest taka opcja. Da się przetransportować własne auto właśnie do USA, tylko że to pewnie trochę drożej wychodzi. Ale no da się. Ja już mokuję kiedyś transportować. Jest to pomysł jakiś. Ale jest Mokunia, to by się chyba przegrzała na tych słońcach. Gdzie ja jestem? Ogólnie podróż tą pustynią to była kolejna niesamowita rzecz, ponieważ jest to pustynia Mojave. Pan Złomek w drugim odcinku z tej serii nam opowiadał o tym miejscu, że zdarza się, że tam jest 46 stopni Celsjusza. 140 right in here. Watch my uncle cook breakfast. On the hood of his car. That's hot. Że bez problemu na dachu samochodu możecie sobie usmażyć jajecznicę i tak dalej. I co? I gówno. Jest to takie też miejsce, że warto przed tym wszystkim zatankować auto, ponieważ jest to dosłownie pustynia. Nie jest tam aż tak źle jak na przykład w Dolinie Śmierci, w Parku Narodowym Dolina Śmierci. Tak, istnieje taki park narodowy, gdzie tam dosłownie nie ma nic w promieniu ileś tam, no nie wiem, czy tysiąca kilometrów. Nie ma po prostu nic. Tam aż tak źle nie jest. Ale co zmienia faktu, że jak się jedzie, to warto przed wjechaniem na taką szczerą pustynię zatankować auto na full, bo w innym przypadku na przykład w Royce Motel, do którego za chwilę dojedziemy, bo już dojechaliśmy, nie wiem w którym momencie odcinka jesteśmy, to można tam zatankować, to prawda, tylko to są bardzo zawyżone ceny i oni tam mogą ci zatankować galon 2, max 3 chyba z tego co kojarzę. I o tym też nam opowiadał pan Złomek. Pan Złomek, złoty człowiek. Dzień dobry widzowie. Jesteśmy w Royce Motel Cafe w Amboy i jest bardzo fajne auto tam, ale zaraz do niego pójdziemy. Jest to stary motel na drodze 66. Zaraz wam pokażę, bo możecie skojarzyć sposób jakby motelu, co wam mówiliśmy wcześniej, jakbyśmy shopping. Jak sobie spojrzymy tutaj waszą prawą, to mamy domki. I to było kiedyś na serio popularne, że właśnie motele też tak wyglądały, że były po prostu jakby domki na drodze 66, które się wynajmowało. Jakby na przykład w Joplin mieliśmy, to był bardziej na zasadzie wynajęcia pokoju, ale wiecie o co chodzi. I się tak mieszkało. Jedynie w Joplin się trzymało do tej pory w sumie. Royce Motel and Cafe to historia. Motel oraz kawiarnia położona w Amboy w stanie Kalifornia przy historycznej drodze 66. To miejsce zostało założone w 1938 roku przez Roya Crowla i miało na celu obsługiwanie podróżnych wzdłuż trasy Route 66 w jej złotych latach. Stało się ono ikonicznym punktem na trasie, znanym z charakterystycznej architektury i neonowego znaku. Wraz ze spadkiem znaczenia Route 66 jako głównej trasy podróży, Royce Motel and Cafe zostało zamknięte w 2005 roku. Nieruchomość została później zakupiona przez Alberta Okure, założyciela sieci restauracji Juan Pollo, który postanowił odrestaurować to historyczne miejsce. Odrodzony Royce Motel and Cafe został ponownie otwarty w 2008 roku, przyciągając turystów zainteresowanych doświadczeniem historii Ameryki oraz drogi 66. Już nie jako motel, ale jako stacja benzynowa, kawiarnia oraz muzeum. Widzowie, ja stąd nie wychodzę, to jest cień, to jest super. Widzowie, ponad 60% z was jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, także jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam was do subskrypcji mnie oraz kanału Flutter SSO. Chodzi mi oczywiście o Flutter, chodzi o Paulę. A my wracamy do filmu. Almond Joy. Bo co, bo The Voice? No. Więc spoko. Dobra, imo bierzemy to root beer. Real cane sugar caffeine free. To jest... Jezu, jak jest root beer się tłumaczy na polsku? Nie wiem jak. Korzenne? Tak, no w sensie to nie jest piwo. To nie jest tak chyba alkohol taki czy cokolwiek. Nie, to nie ma. Ale to jest o smaku piwa czy nie? Chyba. Ola, tam są okulary dziada ufoluda. Nie widzę. Teraz chcę pędy do kęśnicy. To jest taki śliczny, boże. Nie rozumiesz mnie sobie. Zawie na tej stacji jest. Masz tam wszystko. Lunch, gdzie jesz, gdzie śpisz, o której wstajesz, o której jedziesz, co, co jest po prawej, co jest po lewej i tak dalej, jak wjeżdżasz do jakiegoś miasteczka. Są wszystkie zjazdy opisane. No ja tak ładnie tego nie rozpisałem. No. Rozpisane jest co? Droga 66. O, tutaj. Czekaj. Will not stop at the Indian Harvest. Very unfriendly toward and o! Ciekawe. Ciekawe. Zdrowia. Mieliśmy takie coś. Dobre hot dogi. Nie wiem jak to zjeść. Dawaj, jedź. Zgnieć jak hot doga. Aha, to się rozpada tak. A dobre to chociaż? Mhm. To pora na mnie. Oba, fajnie doprawione jest. A się bym powiedziała, że tak lepiej doprawione. No ale dobrze, w sensie tak, że właśnie, że z gustem. Ciekawe, jak ja was. Na 160.
co ciekawe, był tam taki chłop chyba, który prowadził to miejsce, bo był jakimś no pracownikiem po prostu, który ogarniał to Royce Motel i tak dalej. I jak się dowiedział, że jesteśmy z Polski, to nam pokazał, właśnie nie pamiętam, czy to był szalik, czy jakiś kubek jakiegoś klubu piłkarskiego z Polski. Tylko oczywiście nie powiedziałem tego na filmie i zapomniałem, jaka to była nazwa tego klubu piłkarskiego, a to nie był jakiś, nie wiem, Legia Warszawa czy Lech Poznań, to jest jakiś taki no lokalny, nie, na tej zasadzie, ale dopiszcie sobie nazwę waszego lokalnego klubu piłkarskiego i na pewno o waszym klubie piłkarskim mówił. OKS Otwock, albo Mazur Karczew, albo nie wiem, Odra Wodzisław, Jastrzębie Śródborów, nie wiem, cokolwiek. Dopiszcie sobie, co chcecie. Widzowie, to jest chyba wyschnięte i jorą, czy coś. I to jest chyba sól. Idziemy sprawdzić, widzowie, co to jest. No, tu się wywali, że okay. To jest miękko. To jest strasznie miękko. O Jezus. Nie próbuj tego, nie smakuj tego. To jest słone. Ty serio to spróbowałeś? No ja myślałam, że mam to próbować. I zawie sól. Chyba wyschnięte jezioro to jeszcze coś. Niesamowite. To Death Valley to też jest właśnie jakie białe, przez sól i tak dalej? Nie tylko. Dostać się teraz stąd to też. Kiedy... Ale to jest silno. Widzowie, zastanawiamy się, czemu przed nami jest Camp Rock. Czy tam jest ten obóz Camp Rock? Czy tam jest Jonas Brothers i Demi Lovato? Właśnie. Jedziemy na Camp Rock, Paolo. Widzowie, to jest nasza rozrywka od wczoraj w sumie. Trochę jak na rollercoasterze. Jest takie śmieszne uczucie, jakbyście spadali. Śmieszne, no. To my dojechaliśmy do strefy 51. Tak naprawdę to nie wiemy, ale chyba dojechaliśmy do jakiejś ukrytej strefy gdzieś. Marine Corps Logistic Base. Ja pierdolę. Jaka baza czego? Marines. Selected States Marines Corps on History Route 66. Po prostu jakby jakaś baza to jest ich. Ale nie rozumiem czemu. Droga 66? Ciekawe, że tego nie mam na mapie nigdzie, że ten... I że możemy tym jechać. Widzowie, to jest to. Ta ich baza i nie wiemy o co chodzi, ale okej. Okay. Tam są jakieś domy. No patrz, to są wojskowe auta. Wszystko jest za rutem kolczasu, więc raczej tam się nie mogli no. Jechać tak się. Baza logistyczna Korpusu Piechoty Morskiej w Barstow to instalacja dostawczo-naprawcza Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, zlokalizowana w Barstow w stanie Kalifornia. Baza została założona w 1942 roku jako Marine Corps Depot of Supplies, odpowiedzialna za przechowywanie i dystrybucję zapasów dla jednostek Korpusu Piechoty Morskiej na Pacyfiku podczas II wojny światowej. Baza obejmuje ponad 4000 akrów i zawiera obiekty do przechowywania, napraw, transportu oraz funkcji administracyjnych. Znajdują się tam różne magazyny, warsztaty, budynki administracyjne i koszary dla personelu. Głównym celem bazy jest zapewnienie wsparcia logistycznego jednostkom Korpusu Piechoty Morskiej oraz innym agencjom Departamentu Obrony. Odgrywa ona kluczową rolę w zapewnieniu gotowości i skuteczności operacji amerykańskiego Marines. To jest takie, wiesz, jak maniek, można się chyba przeglądać. Czy nas nie widać? Jakoś tak średnio nas widać. Widać drogę tylko. Nie widać, jeszcze. Widzowie, czy tam startują rakiety? Tak to trochę wygląda, jakby tam rakiety startowały. Najprawdopodobniej tam nie startują rakiety, ale wygląda, jakby to było miejsce, gdzie rakiety startują. Dziwna sprawa. Za mną k***a Chevrolet zaraz wjedzie mi w dupę. O kurde, jaki Chevrolet w ogóle, taki porządny. Trochę Monster Truck, mógłby nas rozjechać. Ej widzowie, właśnie ogarnęłam pewną rzecz, że jak jest gra auta, to tam, chyba to jest przełącz stabilizatorów czy coś, jest dokładnie takie samo ten. Nie wiem, czy to się była inspiracja do tej gry, żeby tam umieścić takie coś. No dokładnie takie rzeczy tam były. Nie będę z nimi? Znaczy możliwe, że było dawno nie grałem w sumie. Jak to dawno nie grałeś? Na pewno w jedynkę? Mniej dawniej niż ja, bo no, nagrywasz no, cały czas w kółko. Nieprawda. Ogólnie wielkość autostrad w Kalifornii, szczególnie tych autostrad, które prowadzą stricte do Los Angeles, to jest po raz kolejny jakiś inny świat. Jak w zeszłym odcinku Las Vegas to był inny świat, to teraz przejdźmy do autostrad, które prowadzą do Los Angeles i autostrad, które będziecie mieli w następnym odcinku, które prowadzą przez Los Angeles. Bo jak zazwyczaj, na przykład jechaliśmy drogą 66 i czasami musieliśmy zbić na autostradę międzystanową numer 40, to tam max, który był, to były 4 pasy w jedną stronę, nie? No też dużo. W Polsce mamy maksymalnie na przykład 3 pasy, nie? No to tam już zaczyna się pasy po 5, 6, 7. W Los Angeles będzie jeszcze zabawniej, jeśli chodzi o ilość tych pasów. No trochę czułem się niespokojnie na tych autostradach, to muszę przyznać.
all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life. Widzowie, śmieszne drzewo. I tak szybko tylko jeszcze przypomnę, że jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam was do subskrypcji, a my wracamy do filmu. Is it a county motel? Oh my fucking god! Niestety tutaj widzowie nie śpimy, ale... Ale się przyjdziemy. Ej, czy tam jest sklep? Gdzie, tu? No. Ale chyba zamknięty. To jest chyba recepta bardzo. Okay. Nie, gift shop w sumie. County motel! Tylko, że nie wiem, czy jest otwarty tam jeszcze. No i co, wejdziemy tam. No, idziemy tam do county motel! Siema, muszę zdjąć te przystąpienia, bo wyglądam jak czwok. Aby jak łysy z kombi. Witamy bardzo serdecznie w Cozy Con Motel. A tak dokładnie to jest Wigwam Motel. Są trzy motele z tej firmy w USA. Dwa są na drodze 66, a jeden jest nie wiem gdzie. Bo jeden jest tu, czyli w San Bernardino w Kalifornii. Drugi jest w Holbrook w Arizonie. A trzeci nie mam pojęcia. Teraz im wstawia, gdzie to jest. Niestety nie śpimy tutaj z dwóch powodów. Po pierwsze jest to drogie, a po drugie jest bardzo daleko od wszystkiego. Po trzecie zrobimy rundkę dookoła. Tak, idziemy po prostu dookoła i zobaczymy, co jest ciekawego. Drzwi są jak potwory. To wszystkie drzwi, tutaj mówisz, że są jak potwory i spółka. Tak, no bo są. No bo są. Tacos byśmy mieli. Kurde, szkoda. I wstaw zdjęcie, jak to wygląda w środku teraz. Ładnie, ładnie to wygląda. 12 jest, jest więcej. Właśnie, 12. Jest więcej stożków. Uuu, autka. Fajnie. O, autka. I traktor. I traktor. Jeszcze się widzowie przejdziemy, bo to jest gift shop jakiś. Ogólnie czułych stożków jest więcej niż 10, więcej jest niż u sali. 20. Jest chyba, no jest 20, bo tam jest numer 20, bo są jakby po dwóch stronach. Jest tu i tu, a u sali jakby było tylko od strony zewnętrznej. Ale ustawienie jest mniej więcej takie same, bo to jest ten lobby główne i idzie tak dookoła i się zakręca, więc... No. Nie wiem, co tu robi angielska budka do... A, zaraz zobaczycie, no. Patrzcie, angielska budka do odzwonienia. My byliśmy dookoła świata po prostu. Trochę tak, szczególnie wczoraj w Las Vegas. Mój Boże, jakie malutkie samochodziki, takie idealne dla ciebie, Paula. Patrzcie, widzowie, kupiłam to. Musiałam. Jest przecudny. Bardzo ładny. No, do tego w ogóle outfitu i tak dalej. Mimo, bardzo fajnie. Jedziemy, widzowie, do motelu, w którym spędzimy najbliższe kilka dni. Ponieważ w Los Angeles będziemy, inaczej, zwiedzasz Los Angeles, będziemy dwa dni. Jeden dzień w Los Angeles będzie bardzo specjalny. Zobaczcie, z jakiego powodu. I czwartego dnia wyjeżdżamy dalej, jakby w skrócie. Także jedziemy do motelu.